Czas najwyższy na spotkanie w audycji z ratusza w studiu Radia 5. Czesław Renkiewicz, prezydent miasta Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam deszczowego dzisiaj 5. miasta Suwałki. Deszczowe, no niestety deszczowe Suwałki dzisiaj, ale mamy nadzieję, że to do wieczora się rozjaśni i będziemy mogli rozpocząć lato w Suwałkach. Ale zaczynamy od informacji, która pewnie sprawiła, że odetchnął pan z ulgą, o absolutorium, którego w tym tygodniu za wykonanie budżetu w 2016 roku udzielili panu miejsce radni. No na pewno takie skwitowanie, podsumowanie rocznej działalności, pozytywne podsumowanie daje poczucie tego, że rzeczywiście swoje zadania realizuje się w sposób właściwy, prawidłowy i to bardzo cieszy, że tak zostałem oceniony przez Radę Miejską. Cieszy również to, że nikt nie był przeciwny temu. Były głosy wstrzymujące się, ale większość radnych zdecydowała, że co chodzi o wykonanie budżetu ubiegłego roku, wszystko było w porządku, ten budżet został wykonany, powiem, nawet lepiej niż jeszcze w końcówce roku wyglądało. No i oczywiście cieszy bardzo, że sytuacja finansowa naszego miasta jest sytuacją stabilną, a wręcz można powiedzieć, że mamy dobre perspektywy. To teraz już co roku do góry? No oczywiście, no bo wykonaliśmy dochody budżetowe na poziomie 370 milionów, wydatki budżetowe to 367, pojawiła się nadwyżka budżetowa 3 miliony 200 tysięcy, to oczywiście tworzy dobrą sytuację na przyszłość. Ta nadwyżka oczywiście wynika z dobrze zrealizowanych dochodów budżetowych. My mamy taką sytuację z naszym budżetem już utrzymującą się od kilku lat, że mamy tak zwaną nadwyżkę operacyjną, czyli mamy wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi. Ta nadwyżka wyniosła za ubiegły rok 27 milionów złotych. Jak porównuję dochody własne rok do roku, to w roku 2016 te dochody własne były wyższe o 32 miliony złotych w stosunku do roku 2015. Jak widzę, w jakim tempie przyrastają nam dochody z różnych podatków, na przykład z PIT-u, z CIT-u, nasz budżet zwiększył się w tamtym roku o 5 milionów złotych, z podatków i opłat majątkowych około 2 milionów złotych. To znaczy, że mamy coraz większą wydolność finansową z racji zwiększających się dochodów, czyli stać nas na coraz więcej spraw. No powiem jeszcze, że w ubiegłym roku zrealizowane były wydatki majątkowe, inwestycje 44-milionowe, ale tylko z zewnątrz mieliśmy 10 milionów złotych, a wobec tego ta pozostała kwota musiała być wyasygnowana ze środków własnych, czyli budżet jest wydolny na tyle, że możemy realizować inwestycje w oparciu o własne pieniążki. To bardzo cieszy, to budują i ta nadwyżka budżetowa, wprawdzie nieduża, 3 milionowa plus trzykrotnie wyższe środki tak zwane wolne na koniec roku, to stworzyło nam dobrą sytuację wyjściowo na rok 2017. No i oczywiście tutaj ta sytuacja, która jest związana z budżetem, to jest zasługa oczywiście tego, że potrafimy zaplanować, zaprojektować ten budżet i później go konsekwentnie realizować, ale ja cieszę się z dobrej koniunktury gospodarczej, bo ona też ma odzwierciedlenie w tym budżecie, chociażby poprzez wzrost tych dochodów i to widzimy, że co się dzieje w strefie ekonomicznej, to tworzy nam dobre perspektywy na przyszłość. Tych dochodów własnych będziemy mieli w kolejnych latach jeszcze coraz więcej, bo te powstające obiekty, te duże fabryki, tam będą zatrudnieni pracownicy. Od wynagrodzeń będzie płacony podatek PIT. Od tych powierzchni podatek od nieruchomości. No, perspektywa naprawdę na przyszłość jest bardzo, bardzo budująca. No i oczywiście przed nami dużo zadań, dużo wyzwań, dużo inwestycji. Mamy olbrzymie projekty inwestycyjne w tym roku rozpoczęte, na przyszły rok zaprojektowane, ale ten budżet został oceniony, wykonanie jego za ubiegły rok bardzo dobrze i cieszę się, że taką ocenę wystawiono również i mi. Teraz rzecz o programie ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy, miasta Suwałki. W przyszłym roku zmiany w tym projekcie.
Tak, troszeczkę musimy skorygować zasady właśnie przyznawania dotacji do zmiany systemu ogrzewania w domkach indywidualnych i we wspólnotach mieszkaniowych, ale generalnie te zmiany może nie są takie istotne. Ta ostatnia zmiana, którą radni zaaprobowali na mój wniosek, dotyczy właśnie unikania takich sytuacji, kiedy w danej ulicy jest sieć miejska ciepłownicza czy sieć gazowa, a na przykład my przyznajemy dotację na piec opalany ekogorożkiem. Chcemy takie sytuacje wyeliminować i tam, gdzie jest dana sieć, to nie będzie można otrzymać dotacji na inny piec, tak to nazwijmy. I oczywiście tutaj zainteresowanie tymi dotacjami jest wysokie. Podpisałem 98 umów w bieżącym roku. Najwięcej wniosków, bo 52 wnioski, dotyczą podłączenia do sieci gazowniczej. Kwota 156 tysięcy złotych. 35 wniosków zostało złożonych w zakresie przyłącza do sieci centralnego ogrzewania, miejskiej sieci ciepłowniczej, na 105 tysięcy i tylko 11 wniosków do sieci ciepłowniczej, a 35 wnioski dotyczą zmiany sposobu ogrzewania poprzez rozwiązania indywidualne, czyli wymiana kotła. To wszystko świadczy o tym, że mieszkańcy naszego miasta są zainteresowani wymianą źródła własnego indywidualnego ciepła i my powinniśmy to wspierać, pomagać, tylko tak jak powiedziałem, że gdy jest dana sieć wybudowana w ulicy, to powinniśmy przede wszystkim tworzyć takie warunki, ażeby mieszkańcy chcieli korzystać z tej sieci, a nie finansować inne rozwiązania, a ta wybudowania na sieć będzie pomijana. Dlatego też na mój wniosek nastąpiła korekta tego programu, ale zainteresowanie ze strony mieszkańców jest coraz większe i widzimy, że to jest dobry kierunek, bo ten dym, ten smog, którego mamy w Suwałkach jeszcze niedużo, ale powoli powinniśmy też eliminować. A myśleć również o rozwijaniu sieci gazowniczej, sieci miejskiej, centralnego ogrzewania, co chodzi o CO, to tutaj jest to zadanie PEC-u, przepraszam, czyli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, natomiast sieć gazownicza to jest rozbudowywana przez Polską Spółkę Gazowniczą i tutaj wiemy, że też plany rozwojowe są podłączenia, czy wejścia z tą siecią na kolejne osiedla, między innymi osiedla Klasztorna, osiedla Staszica, tam Ogrodowa, też ta sieć będzie w tej części miasta rozwijana. Miasto ogłosiło przetargi na ogromne, wydaje się, inwestycje w oświacie. Mowa o termomodernizacji zespołu szkół numer 2, szkoły podstawowej numer 9, przedszkoli numer 1, 2, 5, 6 i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Inwestycja ogromna. Skąd na to pieniądze? Pieniądze są z środków zewnętrznych Unii Europejskiej, oczywiście w części. I tutaj generalnie naszym założeniem, nasze założenie jest takie, żeby w przeciągu najbliższych 2-3 lat wszystkie obiekty użyteczności publicznej, a najwięcej tutaj mamy szkół, przedszkoli, żeby poddać termomodernizacji. To się opłaci. To się opłaci, bo na pewno później jest mniejsza, są mniejsze rachunki za energię elektryczną, za energię cieplną i tutaj ten kierunek jest bardzo mocno wspierany przez Unię Europejską. Korzystamy z pieniążków z RPO, naszego regionalnego programu operacyjnego i tutaj złożyliśmy wnioski. Te wnioski zostały dobrze ocenione. Mamy przyznano dotację na termomodernizację zespołu szkół numer 2, czyli drugie liceum ogólnokształcące, szkoła podstawowa numer 9 na ulicy Hammerschmidta i zarówno budynek drugiego liceum, jak i szkoły podstawowej numer 9, to są obiekty zabytkowe. Tutaj będzie odnowiona elewacja, renowacja tej elewacji, ale oczywiście ta termomodernizacja jest taką
termomodernizację dość głęboko, bo tam i wymiana centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, ale również i stolarka, to naprawdę te budynki będą inaczej wyglądały po tym procesie termomodernizacji. No ile to będzie kosztowało? Najdroższym zadaniem jest zadanie dotyczące drugiego liceum, 2,5 miliona złotych. Szkoła podstawowa numer 9 w swoich kosztach zakładamy, że będzie troszeczkę tańsza, około 2 milionów złotych. Natomiast jeszcze dochodzą do tego 4 przedszkola. Przedszkola numer 1, 2, 5 i 6. No i tutaj mam nadzieję, że też w kwocie 3 milionów złotych powinniśmy zmieścić się. Do tego dochodzi również szkoła podstawowa zespół szkół numer 10 na osiedlu Północ. On już w tej chwili jest realizowany. To jest dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Oczekiwaliśmy na te pieniążki przez prawie 2 lata, no ale w końcu je mamy i w tym roku te zadanie powinno być zrealizowane. Zakładamy, że w listopadzie, do końca listopada te wszystkie zadania powinny być wykonane. A rok szkolny od września? Rok szkolny od września, no ale dopiero tak naprawdę jeszcze ja nie mam podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim na te środki finansowe zewnętrzne. No, oczywiście te umowy pewnie zaraz podpiszemy, ale jesteśmy już, oczywiście sprawa jest pewna, te pieniądze będą, a wobec tego nie tracąc czasu, ogłosiliśmy przetargi, zaraz rozstrzygamy 11-12 lipiec, otwieramy właśnie przetargi, a wobec tego wyłonimy wykonawcę jak najszybciej. No i myślę, że jeżeli przystąpią do tego przetargu sprawne firmy budowlane, to są w stanie w listopadzie zadania zakończyć. Przed nami jedna z największych imprez sportowych w tym roku w Suwałkach, a kto wie, czy nie w regionie. Mowa o 34. Mistrzostwach Polski Lekki Atletyki U23. No i co w związku z tym w Suwałkach? Święto lekkiej atletyki. Panie Królowa redaktorze, no sporo zawodników, około 400 zawodników. Plus opiekunowie, plus rodziny, oczywiście, plus kibice. Oczywiście pewnie gdzieś 700, 800 nawet osób. Zastrzyk gotówki dla gospodarki? Znaczy dla miasta to może splendor, promocja, zastrzyk gotówki dla właścicieli obiektów noclegowych, hotelowych. To tutaj ta sfera zarabia, ale no taka jest rola miasta, żeby tworzyć warunki właśnie do rozwoju przedsiębiorczości. No i oczywiście tutaj jest to wydarzenie sportowe, ogólnopolskie, naprawdę zjadą do nas, już zjechali lekkoatleci, którzy no, reprezentują nasz kraj na różnych arenach i to jest właśnie bardzo dobra sprawa, bo możemy pokazać to, co mamy w Suwałkach dobrego, a mamy wspaniały obiekt stadionu lekkoatletycznego, wybudowany, zmodernizowany 2 lata temu. W tamtym roku odbyły się z powodzeniem, sukcesem 70. Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce i po tym wydarzeniu sportowym, po tych mistrzostwach otrzymaliśmy na tyle dobre noty w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, że no bez wahania złożyłem wniosek, żeby w tym roku również tego typu wydarzenie ogólnokrajowe miało miejsce w Suwałkach. PESLA przyznało prawo do zorganizowania tej imprezy. No i właśnie o to chodzi, żeby zaprosić sportowców, zaprosić całe ekipy. No i później oczywiście po wyjeździe tutaj z Suwałk, część pewnie tych osób przekona się, jakie piękne mamy miasto, okolice naszego miasta Suwalszczyzna i to jest właśnie promocja, to jest zachęcenie. I o to nam chodzi, żeby ci ludzie wracali. No oczywiście święto sportu, święto lekkiej atletyki, wspaniali zawodnicy. Żałujemy tylko, że ta nasza Majka Andrzejczyk niestety nie może z uwagi na kontuzję wystąpić. Liczymy, że w końcu w tamtym roku nie mogła, bo już wiek na to nie pozwalał. Natomiast w tym roku nie może, bo kontuzja.
kontuzja. Troszeczkę pech tutaj prześladuje, no ale oczywiście emocji nie zabraknie. O godzinie 14 w sobotę uroczystość otwarcia tych mistrzostw Polski. Ona będzie również miała taki wyraz artystyczny. Przygotowane świetne widowisko, takie artystyczne przez osoby zatrudnione w Suwalskim Ośrodku Kultury. Naprawdę, ja miałem okazję oglądać to. Robi to kolosalne, takie naprawdę mocne wrażenie. Widzimy, jakich mamy świetnych pracowników, którzy są w stanie przygotować tego typu wydarzenia artystyczne, otwierające imprezę ogólnokrajową. I to jest, warto nawet i przyjść na stadion, żeby zobaczyć właśnie tą ceremonię, tą uroczystość otwarcia tych mistrzostw. Także zapraszam serdecznie wszystkich fanów sportu, lekkiej atletyki, sobota o 14 i później oczywiście poszczególne konkurencje po uroczystości otwarcia, no i oczywiście w niedzielę. Warto zobaczyć, no, w jaki sposób no, rywalizują ze sobą najlepsi sportowcy lekkiej atletyki w Polsce. Są zakusy na przyszłoroczną o takiej skali imprezę lekkoatletyczną? Wstępne rozmowy, które prowadzimy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, idą w takim kierunku, żeby w przyszłym roku odbyły się w Suwałkach Mistrzostwa Polski Seniorów w lekkiej atletyce. No, ale to tak stopniowo dochodzimy do tego. No, zobaczymy. To nie są łatwe decyzje. No i od strony organizacyjnej, logistycznej jesteśmy przygotowani do tego, że możemy ogólnokrajową imprezę tutaj przeprowadzić. W tamtym roku znacznie więcej sportowców było. Juniorów jest więcej niż młodzieżowców U23 i sobie z tym poradziliśmy, także w tym roku troszeczkę myślę, że ta impreza będzie mniejsza, co chodzi o ilość uczestników. No trzeba było pewne korekty prowadzić, co chodzi o nagłośnienie na stadionie. Mamy profesjonalne, zamontowane w ostatnich dniach nagłośnienie, bo tam były jakieś lekkie usterki, no ale oczywiście, no tutaj dużo zależy od aury, od pogody i liczymy na to, że się rozpogodzi i w sobotę i w niedzielę troszeczkę będzie bez deszczu, bo wtedy rywalizacja sportowców inaczej wygląda. I zobaczymy 67 w Oszczepie. Zaczęły się wakacje, co w związku z tym w Suwałkach? Młodzież będzie miała jak zagospodarować ten wolny czas? No oczywiście ta oferta wakacyjna, letnia, jak każdego roku jest przygotowana przez nasze różne instytucje. Tutaj mam na myśli Suwalski Ośrodek Kultury, ale również Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Okręgowe, Biblioteka Publiczna i w naszej ofercie jest szereg takich zajęć sportowo-rekreacyjnych. Te zajęcia bezpłatne? Tak, komputerowych, artystycznych, w zakresie chociażby muzyki, plastyki, tańca, teatru. Dużo się będzie działo. Chcemy, żeby tak jak w tamtym roku wszystkie boiska przyszkolne były otwarte, czyli zatrudniamy animatorów, którzy poprowadzą zajęcia na tych boiskach przyszkolnych. No i oczywiście ruszamy z kąpieliskami strzeżonymi nad zalewem Arkadia. Będzie można w tym roku korzystać z tego kąpieliska, ale również Ośrodek Sportu i Rekreacji i ja podpisaliśmy takie porozumienie z gminą Suwałki nad jeziorem Czarno. Plaża strzeżona, my opłacamy koszty zatrudnienia. Wreszcie, tak, chciałoby się dodać. Tak, ratowników, także tutaj będzie można i popływać bezpiecznie. Oczywiście nad zalewem Arkadia są udostępnione boiska do piłki tej nożnej, do piłki siatkowej, plażowej i tutaj myślę, że też będą rozgrywane różne turnieje w ramach rywalizacji o chociażby mój puchar. No oczywiście dzisiaj udostępnimy wyspę na zalewie Arkadii. W południe otworzymy ten most, kładkę i tam już będzie można po południu, wracając chociażby, czy idąc na koncert zespołu Lemon, zobaczyć, jak ta wyspa została zagospodarowana. Oczywiście pewne ograniczenia wprowadzamy. Nie chcemy na razie, żeby tam ta wyspa była udostępniona dla rowerzystów, bo tam to wszystko jest świeże, ta trawa, która przyjechała w rolkach, została rozesłana, ono musi ukorzenić się i tak dalej. Także w tym roku rowerami po tej wyspie jeździć nie będzie można. Ale jest jakaś taka atrakcja do relaksu, do spacerów, właśnie coś nowego.
Jeżeli chodzi o rekreację, miasto chce podobno wydzierżawić tereny powyrobiskowe przy ulicy Krasickiego właśnie pod takie rekreacyjne przeznaczenie. Co to za inicjatywa? O co chodzi? Tak, to taki temat, który w mojej głowie już tkwi długo, ze 3 lata. Są pewne bariery, pewne ograniczenia, ale w końcu zdecydowaliśmy się nawet z tymi ograniczeniami, że ogłosimy przetarg na dzierżawę 30-letnią terenów tutaj zlokalizowanych przy rzece Czarna Hańcza, przy ulicy Krasickiego. Jest taki miejski teren, 32 hektary gruntów. Tam są takie wyrobiska pożwirowe, tam są takie sztuczne akweny wodne, tam nawet i są ryby, czasami widzę tam wędkarzy, to chciałbym, żeby to było uporządkowane, żeby to było zadbane, żeby tam był właściciel tego terenu i stąd właśnie na mój wniosek Komisja Rady Miejskiej zaaprobowała ten przetarg dzierżawy na 30 lat tego terenu. No chciałbym, żeby tam chociażby była taka przestrzeń do rekreacji dla naszych mieszkańców. Docelowo trzeba byłoby połączyć tą możliwość przejścia z osiedla Północ jak najkrótszą drogą, tam jakoś może kładką, mostem na Czarnej Hańczy, do tych terenów właśnie. Tam można byłoby, gdyby ktoś kto wydzierżawi, zagospodarował te zbiorniki wodne i zarybił je, to mogły być takie płatne łowiska. Z boku może powstać jakaś gastronomia. Jeszcze z boku na tych terenach może pola golfowe, tego tutaj w Suwałkach i w najbliższych okolicach naszego miasta nie ma. I taka duża przestrzeń na 30 hektarach, to oczywiście liczymy, że ktoś się zgłosi i ktoś będzie inwestował na tym terenie. To oczywiście teren musi być udostępniony dla mieszkańców, ale odpłatnie. Dlatego też jest to oferta, myślę, kusząca dla hobbystów, dla ludzi, którzy chcą daną przestrzeń zagospodarować. No i myślę, że tutaj puścimy tego typu ofertę, upublicznimy ją w prasie, jakieś nawet i ogólnokrajowej, tak żeby być może jak najszybciej znaleźć gospodarza tego obiektu, dzierżawcę oczywiście. W weekend przed nami mistrzostwa, o tym mówiliśmy. Co poza mistrzostwami, jeżeli chodzi o ofertę sportową, rekreacyjną, edukacyjną? Może na każdego roku mamy wakacje i zawsze witamy wakacje, witamy lato. Zorganizowaliśmy dzisiaj na stadionie piłkarskim koncert zespołu znanego zespołu Lemon i myślę, że usłyszymy takie utwory jak Scarlet czy Napraw. No oczywiście wstęp jest bezpłatny i myślę, że to jest taka dobra też, fajna rzecz, kiedy nawet tych sportowców, którzy jutro rozpoczynają rywalizację tutaj na stadionie Ela, witamy muzycznie i to witamy dobrym zespołem. Oczywiście tutaj poza tym koncertem jest taki festiwal filmowy w Suwałkach. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Chill and Luz i tutaj będą projekcje filmów plenerowych nad Zalewem Arkadia w sobotę, jutro i w niedzielę o 21:00 będzie można wybrać się na Zalew Arkadia i tak już prawie zmrokiem obejrzeć właśnie w plenerze projekcje tych filmów. No oczywiście tutaj już przygotowujemy się do Suwałki Blues Festival, to w ten już najbliższy czwartek, ta impreza 4-dniowa w tym roku, także później kolejne wydarzenia, praktycznie w każdy weekend w Suwałkach coś się będzie działo, jeżeli nie nad Zalewem Arkadia, to na placu Marii Konopnickiej, koncerty na dywaniku Marii Konopnickiej, to też jest taki cykl różnych wydarzeń muzycznych, które będą miały miejsce w centrum naszego miasta. Wypada tylko trzymać kciuki za pogodę. No właśnie, mam nadzieję, że ta aura nam tutaj w Igdanie nie uczyni jakiegoś i ten Suwałki Blues Festival szczególnie, to jest dobry klimat, przyjeżdża bardzo dużo osób. Na Woodstocku też padało, panie prezydencie. I właśnie, w tamtym roku mało padało, 2 lata temu lało. W tym roku może
łaskawa będzie aura dla nas. Z okazji 10. edycji. Taki prezent od natury. Jubileusz. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Czesław Frankiewicz, prezydent miasta Suwałki, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.